Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy pomocnicy, wyruszacie do naszego parafialnego sanktuarium, jakie znajduje się w Jesionie. Tam mamy Jezusa Miłosiernego i Jego obraz, który nakazał namalować w swojej sekretarce świętej Faustynie, która również tam przebywa w świętych relikwiach. Idziemy w tej pielgrzymce na opus, ale także w tym wędrowaniu chcemy polecić Bogu własne sprawy i innych, którzy nas o to prosili. Nie zapominajcie w czasie tej modlitwy o naszej parafii, o potrzebach Kościoła całego świata, a także módlcie się o powołanie kapłańskiej zakony za diakona Tomka, który będzie prowadził, a który zbliża się do Chrystusowego ołtarza, by niebawem tutaj w naszej świątyni złożyć swoją pierwszą mszę eucharystyczną. Będzie to 1 czerwca o godzinie 12:30 w obecności kapłanów, rodziców, rodzeństw, rodzeństw, brata, całej rodziny, także ludu Bożego. Dzień wcześniej on i jego 11 kolegów, jak 12 apostołów z rąk biskupa Stefana Legunda, biskupa diecezjalnego, otrzymali święcenie kapłańskie. Polecamy ich Panu Bogu. Całą naszą parafię polecamy również Kasię Nowicką, która kończy nowicję i przygotowuje się do nowicjatu. Za naszych młodych, którzy są dzisiaj na Jasnej Górze, za wszystkich maturzystów naszej diecezji. W intencjach Ojca Świętego, intencje polskiego biskupatu, polskiego kościoła, Radia Maryja, a także za wszystkich ludzi, a szczególnie za tych, którzy się w życiu pogubili, za twardzie wygrzeszyli po łaskę na nawrócenie, by Bóg swoim miłosierdziu przygarnął ich wszystkich do serca. Na drogę pokoju i pomyślności niech Was kieruje wszechmogący miłosierny Pan, a Rafał Archanioł niech Wam towarzyszy w drodze, byście w pokoju, w zdrowiu, w radości. Umocnienie Eucharystii, która będzie tam sprawowana, wrócili do domu. Nie będzie czas do wewnętrznej odnowy i duchowego odrodzenia. A teraz kierujmy Pana, który jest wystawiony na świętym sakramencie, gdzie jest obecny Jego obraz Jezusa Miłosiernego i świętej Faustyny. Wołajmy do Boga. Kyrie eleison. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. O błogosławieństwo Boże, módlmy się słowami, których nauczył nas Pan Jezus, pielgrzymujący do świętego miasta Jeruzalem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak my odpuszczamy naszych winowajców. I nie wódź nas za pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zachowaj sługi swoje, Panie, którzy w Tobie pokładają nadzieję. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze. Módlmy się, Boże, Ty przeprowadziłeś Izraelitów suchą nogą przez Morze Czerwone i trzech mędrców za przewodnictwem gwiazdy. Przeprowadziłeś do swojego Syna z prawa do drogi. Nasza była pomyślna z powodu. Niech jak głody towiesz w towarzystwie tego świętego anioła szczęśliwie wyjdziemy do celu pielgrzymki wieśniowej, a w końcu do przystani zbawienia wiecznego. Pan nasz Jezus Chrystus niech będzie przy Was, aby Was bronić i nie będzie przed Wami, aby Was prowadzić. I będzie z Wami, aby Was strzec. I będzie z Wami, aby Was błogosławić. Pokój i błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech wstąpi na Was i pozostanie na zawsze. Amen. Idźcie w pokoju.
Boże, błogosław. Nie, to będziecie. A wy co, nie zejść parafii? No jak nie zejść? No, no to chodźcie na to słodkie ciasto. Do skoku, zaraz, ja zostanę. Ciekawe, czy to mączą w Zieleńcu, czy znowu przez nas pójdą. No, no. To pytamy was, tak? Panie Michale, tu proszę księdza, tak samo do nas na tak jest, robimy przerwę. Tak, trzeba zrobić. 7 minut. No to
Wychodzimy o 11 wychodzimy. Częstować się proszę. A komu herbaty może? Ale ciekawy talerz. Do czego ten talerzyk służy? Proszę się domyśleć. Czy talerz, czy pokrywka? A to jest przykrywka. A to jest przykrywka. Aha. Czy ta herbata jest ciężka? Super. Inaczej mówiąc, gorąca? Lekka. Lekka jest. Matyldzia? Matyldzia? Matyldziu? Nie widać jej, bo odbija się. Matyldzia? Ej, ej, ej. Matyldzia. Oni też na pielgrzymkę też? Pewno, że na pielgrzymkę, bo się modlić. Dziadziuś, dziadziuś. Tak, naturalnie, my wszyscy idziemy na pielgrzymkę. Na pielgrzymę walicie, tak? Dwie dziewczynki. To są dziewczynki? Dziewczynki. Oj, dziadziuś, trzymaj się za portfel, dziadziuś, trzzymaj się za portfel. Najmłodszy, za 7 w sumie jest wszystkich. Mają rodziców, niech się rodzi. Nie zwalaj na rodziców. On nie wie, od czego są dziadki, nie? No, jeśli nie wie, z mordy. Ja mam taką... Proszę, do czego służy. Waj, waj. Dziękujemy bardzo mieszkańcom Lisiej Góry. Dziękujemy. Idziemy. Panie Michale, musimy szybciej trochę. Tak jest. Kroka takiego pielgrzymkowego teraz musimy. Ale żeby znowu nas jabłonie nie zostawił. Jak będzie za szybko, to proszę mówić. I... Idziemy trochę jeszcze szybciej. Pewnie, co robię. Daleko? Dokąd mogę. Daleko, daleko? No, dosyć, dla mnie to daleko. Ile to kilometrów będzie? Ja wiem. Trzy kilometry chyba będzie. A, to tak licząc, 20 kilometrów, 20 lat na 1 kilometr, 30 lat za dużo, 20 lat za mało. Po środku, tak 25 lat na kilometr wychodzi. No to odważna pani jest. Jeszcze dokąd mogę, to odważna. No, jeszcze nogi ruszają się, to mogę chodzić. No ale tam córka, tak podobno troszeczkę. Nic nie mówi też. Bo ja jestem przyjezdna. Ja a wnusia też nic nie mówi? To nie moja wnusia. Nie? Nie. Tu była, ale nie dziś. O, tam jest moja wnuczka, co stoi. To czekamy wytrwale na pielgrzymy, tak? Dziś kolejny dzień, choć droga ciężka wcale nie jest źle. Podaj mi rękę i uśmiechnij się. Idziemy wszyscy razem do Maryi. Na szlaku często bywa deszcz i kurz, lecz nic z tobą, bowiem cel jest blisko już. Nieważne, że coś tam... Niedorówna tobie nic. Wielki wstyd, wielki dzieła czynić dziś, noszę w górę swoje.
znając imię Twe, bo wielki sty, wielkie dzieła czynisz dziś. Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt, bo wielki krzyż, zrobimy tak, idzie krzyż, idzie relikwie, idzie sztandar. Może chwilę tylko wejdziemy, zejdziemy na bok, żeby ten samochód nie zarobił przyjechał bardziej. Możemy machać kierowcą. Dobrze, idziemy. Witamy mieszkańców Jabłońca, Golina i tamte okolicy. Ktoś jeszcze? Zieleniec. Świdna, Zieleniec, proszę, no już. Jak pielgrzymka międzynarodowa. Dla tych, którzy teraz doszli, to tylko takie krótkie wprowadzenie zrobię, że modlimy się nowenną
do miłosierdzia Bożego, żebyście wszyscy serce wspomnili w dziewięciu dniach poprzedzających serce miłosierdzia Bożego. Teraz Bożego modlę. Najlitościwszego serca Jezusa. Dusze te są najwięcej upodobnione do Syna Twego. Woń tych dusz wznosi się z ziemi i dosięga tronu Twego. Ojcze miłosierdzia i wszelkiej dobroci, błagam Cię przez miłość i upodobanie, jakie masz w tych duszach. Błogosław światu całemu, aby wszystkie dusze razem wyśpiewały cześć miłosierdziu Twemu na wieki wieków. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie za wszelkie nasze i z całego świata. Dla Jego bolesnej. Co się dzieje? Co robisz? Co? Żebyś rozmawiała. Co się dzieje? Na co dziewczyny czekacie? Na co? Czekamy na oklaski chyba. Na oklaski? Na pielgrzymki. Idziemy na pielgrzymki. O, pielgrzymka będzie. A gdzie będzie pielgrzymka? Gdzie? Dokąd? Do Jasionnej. Do Jasionnej? Tak. A co tam takiego jest, że wszyscy idą do Jasionnej? Bo tam jest dzisiaj wielka uroczystość. To jest Święto Miłosierdzia Bożego. I dlatego mamy odpust. Tam będzie odpust? Tak. Można zgubić dużo grzechów? Można zgubić. Można zostawić. Odpust zupełnie będzie. I to jest jako trzy. No. Ja gdzie jedziemy? Gdzie jedziemy? Do Jasionnej jedziemy na pielgrzymkę, nie? A tam będzie pielgrzymka? Tak, a będzie, może odpust? Tak. Na odpust. Odpust, pielgrzymka i odpust, wszystko. Thank you.
Robimy chwilę przerwy. Jak tam? Idziemy? Idziemy. To idziemy. Witamy mieszkańców Brunic. Witamy was. Idziemy dalej. Jasionna też, tak? Witamy was! Alleluja! Witamy was! Alleluja! Witamy was! Alleluja! Witamy was! Nie noga boli, to... Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Niego bolesnej męki. Coś będzie. Coś zawsze będzie. No ale taki piękny ołtarz, to co to jest? No, 3 dni pracowali koło tego. 3 dni aż? Co? Ta roboty jest koło tego. 3 dni pracowali, no całe dni, ale... A jaka to jest okazja? Jaka to okazja? Odpust chyba będzie. To jest wielkie święto w naszym kościele. Wielkie? Wielkie święto. Dlaczego? Bo mamy odpust. Tak. Raz do roku. I dziewczyny na to liczą, że wreszcie dostaną odpust zupełny. Nie wiadomo. Kto to czy dostanie, czy nie dostanie. Żeby wyciągnąć nogi na wiejskiej trawce. W jesieniu takiej nie ma. Podziękujmy Panu Bogu za ten czas, za to, że mogliśmy razem dojść bezpiecznie. Chwała Ojcu i Synowi. Pan zmartwychwstał, alleluja. Kochani, rozpoczynamy uroczystość doroczną, przepiękną uroczystość. Na samym początku już Bogu dziękujemy. Wczoraj jeszcze deszcz, zimno. Dzisiaj niebo jest otwarte dla nas, dla jesienia jasionny. Jurzyna Bonic. Cieszę się, już was witam serdecznie razem z księdzem rektorem, diakonem naszym, Tomkiem i wszystkimi szafarzami, którzy przybyli. Witam tutaj w tym miejscu. Na samym początku, nim rozpoczniemy to wielkie świętowanie, dziękować Bogu za miłosierdzie i sami chcemy tego miłosierdzia dostąpić, bo w nim jest nasze życie. Chcemy poświęcić też tam dary,
które stanowią własność tej wspólnoty i tej kaplicy Miłosierdzia Bożego, gdzie to miejsce obrała sobie sekretarka Bożego Miłosierdzia, siostra Faustyna. Niebawem pojawi się również tutaj jej spowiednik. 28 września będzie beatyfikacja w Białymstoku. Dlatego też już się cieszymy na tę świadomość i na ten dar nieba, że tutaj przyjdzie Michał Sopoćko błogosławiony. Kochani, sztandary i chorągwie są znakami wspólnoty. Ich poświęcenie dotyczy przede wszystkim ludzi, którzy łączą sprawy wspólnego celu lub ideału. Mogą być poświęcone sztandary i chorągwie tylko takich stowarzyszeń, które zostały nauki są, nie są sprzeczne z nauką i celami Kościoła. Sztandary, które noszą na sobie wizerunek świętych, mogą być również poświęcone odpowiednimi modlitwami ku ich czci. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Módlmy się, Boże, który dajesz początek wszelkim wspólnotom, pobłogosław te sztandary świętego Ojca Pio, świętej Faustyny i Matki Bożej. Spraw, aby wszyscy, którzy te znaki będą jednoczyć, stali się wspólnotą pokoju i stałej gotowości do niesienia pomocy innym. Za przyczyną świętych, szczególnie dzisiaj, świętej Faustyny, patronki dnia dzisiejszego, a także prosząc Jezusa Miłosiernego, by Pan udzielił pomocy wszystkim, którzy wzywają Boga i by ich zachował od wszelkich niebezpieczeństw. Prosimy Cię, Panie, przez Chrystusa, Boże, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Błogosławiony bądź Panie Boże nasz, który przez Syna swojego Jezusa Chrystusa powołałeś do życia Twój Kościół Święty jako sztandar wzniesiony dla narodu, aby rozproszone dzieci zgromadził w jedno. Chcesz też poświęcić? Tak. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Módlmy się, Panie Boże, nasz Twój Syn umiłowany umarł na krzyżu, aby wszystkich ludzi zbawić. Prosimy Cię, pobłogosław ten krzyż. Wzmocnij naszą wiarę, abyśmy mieli wiekuiste uczestnictwo w owocach śmierci i zmartwychwstania Twojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata.